Rozpoczęły się 35. balonowe Mistrzostwa Polski, połączone z 28. balonowym Pucharem Leszna. Zawodnicy mają za sobą pierwsze loty balonami nad miastem. W ramach imprezy w środowy wieczór na stadionie imienia Alfreda Smoczyka odbył się nocny pokaz niektórych z nich. Widać kilkuset mieszkańców Leszna, myślę, że przyjdą kolejni. No niestety pogoda nam nie do końca pomaga w zorganizowaniu fajnej imprezy, bo niestety no, jest wiaterek dość silny. Balony poleciały do konkurencji, w związku z tym jeszcze nie wróciły, ale wracają powoli. To akurat mieliśmy wkalkulowane, że przyjadą koło 20, no ale niestety no, wiaterek jest dość silny, w związku z tym no, widać, jak te balony się mojtają, jak my to mówimy, przesuwają się w prawo, w lewo. No niestety no, nie jest to pogoda na organizowanie takiego pokazu, no ale będziemy robili co w naszej mocy, żeby mieszkańcom pokazać jak największą ilość tych balonów. Na Murawę Smoka przyszły setki zainteresowanych. Wśród zawodników byli też reprezentanci Leszna. Reprezentowanie Leszna w takich zawodach to wielkie przeżycie? No tak, tak, choć no, znaczy to jest największa impreza w Polsce, więc generalnie mamy ponad 40 balonów, także no, myślę, że to jest duży prestiż i dla miasta i sam balon swoją reklamą robi no, naprawdę dużą robotę. Pokaz był dobrą okazją do zrobienia zdjęć i porozmawiania z profesjonalistami. Można było też obejrzeć cały proces stawiania i podtrzymywania balonów gorącym powietrzem. To jest niemal 3000 metrów sześciennych gorącego powietrza. I to jest przy takich podmuchach wiatru, to jest dość trudne. Gdybyśmy w tej chwili wystartowali, to balon przyjmuje prędkość wiatru, przemieszcza się z wiatrem i tego się nie czuje. Natomiast w tej chwili on stawia opór. Mimo porywistego wiatru pokaz można było uznać za udany. Jak nastroje wśród zawodników przed samym wylotem dzisiaj? No bojowe, 42 pilotów dotarło do nas do Leszna na te zawody, w związku z tym każdy przyjechał z nastawieniem walki i zwycięstwa, także każdy jest oczywiście. Jedni podchodzą bardziej stresowo, inni na luzie, ale wszyscy tak samo chcą wygrać. Uczestnicy zawodów w ciągu tego weekendu mają napięty grafik. Loty odbywają się rano i wieczorem. Wielki finał mistrzostw odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00.